Karolina Kudłacz-Grodz, gratulacje pani kapitan, bo to zwycięstwo jest bardzo, bardzo cenne. Mówimy o okolicznościach. No tak, okoliczności są niesamowite. W moim życiu chyba pierwszy raz się coś takiego wydarzyło, żeby potrzebne były 3 kolejki rzutów karnych. Świadczy co to o bardzo dużej skuteczności, chociaż w tych rzutach karnych, bo w meczu niestety takiej nie było. Ale fajnie, że się pozbierałyśmy i że znowu pokazałyśmy naszą wolę walki, walkę do końca. Co prawda każdy może myśleć Angola, kto to jest, ale naprawdę szczerze mówię, uważam tutaj, że Angola za rok, dwa będzie bardzo groźna i będzie wygrywała z rywalami z największej światowej półki, bo jest to przeciwnik, który robi bardzo duże postępy, gra bardzo niewygodnie i bardzo brutalnie wręcz. Jeżeli sędziowie na to pozwalają, to mamy taką sytuację jak dzisiaj. A jak się mobilizowałyście właśnie do tego spotkania, bo to jest w zasięgu puchar prezydenta IHF, ale już nie jedna ósma finału. Powiem szczerze, że nie będę ukrywała, że ta motywacja jest zupełnie inna. Na pewno podchodzimy do tych meczów luźniej, luźniej w głowie i proszę nie wziąć tego w jakimś złym znaczeniu, ale tak to jest. Nie da się na siłę spowodować jakichś emocji, które towarzyszyłyby w jednej ósmej, bo to nie jest po prostu jedna ósma. Niemniej my gramy o zwycięstwo w każdym meczu i mimo tego, że ta motywacja jest inna, nie to, że jej nie ma, ale jest po prostu inna i jest jakaś atmosfera luźniejsza trochę, również potrafimy wygrywać, więc coś trzeba było zmienić, coś trzeba było spuścić trochę z nas, z naszych głów i fajnie, że to się dzisiaj w takich okolicznościach udało. Przede wszystkim w takich okolicznościach. No i długo musiałyście sobie radzić bez dwóch koleżanek, które występują nominalnie na kole. No i to jest bardzo trudne, bo takie to rozwiązanie taktyczne, praktycznie wszystkie, które gramy, oczywiście mocno są związane z kołowymi. Trzeba było unikać giry dokołowej, mimo nawet w sytuacjach, kiedy była wolna, bo to nie było takie pewne, że ta piłka gdzieś tam dojdzie. Zasłona też nie była postawiona, więc naprawdę to się bardzo trudno gra. My byłyśmy tego świadome i same sobie powiedziałyśmy, żeby nie pakować, w cudzysłowie mówiąc, naszych nienominalnych kołowych w takie trudne sytuacje, zmuszające je do zachowań jak kołowa, bo wiadomo, że ich nie mają. Jutro jeszcze ostatni mecz, trzeba jeszcze raz się zmobilizować. No tak, tak. Oczywiście, że będziemy walczyć. Tak jak wcześniej w wywiadach mówiłam, że ten mecz mógłby być również 1/8, 1/4 finałów Mistrzostw Świata, bo tak naprawdę tacy przeciwnicy się spotkają. Niemniej na pewno muszę podkreślić, że będzie bardzo trudno, bo z tego na co wygląda, będziemy musiały sobie radzić bez kołowej. Z Brazylią nie asekuruję się, ale będzie na pewno bardzo trudne wyzwanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.